W dzisiejszym wydaniu Multiinformacji z Płocka przyglądamy się bogatej ofercie wystawców czwartej edycji giełdy ogrodniczej Ryneksu, bierzemy udział w maratonie charytatywnym na cztery łapy, zaś na koniec bawimy się podczas Dnia Działkowca. Plac przed Płockim Teatrem Dramatycznym zmienił się nie do poznania. W miejscu, w którym na co dzień parkowane są samochody, wyrósł ogród. Rozstawiono sadzonki, krzewy, piękne iglaki, a kolorowe rośliny zachęcały licznie przybyłych płocczan do przyglądnięcia się im bliżej. Skąd to całe zamieszanie? W centrum Płocka już po raz czwarty odbyła się giełda ogrodnicza. Spółka miejska Ryneks sprowadziła do Płocka handlarzy i hodowców najpiękniejszych roślin w Polsce. Od samego rana plac przed Teatrem Dramatycznym tętnił życiem. Miejsce samochodów, tego jednego z największych w Płocku parkingów, zastąpili sprzedawcy sadzonek i roślin. Stoiska i kramy wypełniono roślinami wszelkiego rodzaju. Nie brakowało też kupujących. Zwiedzający, którzy przybyli na giełdę pomimo nieciekawej aury, nie mogli narzekać, a rośliny szybko znikały z oferty sprzedawców. Oferty, dodajmy, bardzo bogatej. A co dokładnie przywieźli do Płocka wystawcy? Przeważnie no krzewy owocowe jesienne, nie? Czyli malina, jeżyna i borówka. No i trochę tam mamy ozdobnych jeszcze rzeczy. Ale przywieźliśmy też olej rzepakowy, taki wybijany, taki po prostu jak kiedyś się wybijało, własne roboty. No. A w czym on jest lepszy od takiego zwykłego oleju? Dlatego, że on nie ma żadnych konserwantów. On jest po prostu czysty. To, co z ziarna się wyciśnie, to po prostu jest w butelce. Specjalizuję się w produkcji bylin, głównie hosty. Hosta jest to taka dosyć u nas popularna roślina, która jest ozdobna z liści, ale właśnie dzisiaj również propaguję jedzenie hosty, ponieważ jest to roślina jadalna. W Japonii sztuka jedzenia hosty i potrafy z niej nazywają się urui. Możemy ją spożywać w formie świeżej, na zimno lub tak jak kapustę przyrządzać nawet gołąbki, pomijając nielubiany przez wiele osób smak kapusty. Asortyment iglaka przede wszystkim. Liściaste krzewy też są, ale większość iglaka. No, przyjechałem ze swoimi wyrobami wyplatanymi przeze mnie, tam troszeczkę mi rodzina pomaga. No tam jest trochę do kwiatów tych koszyczków, do roślin. Ozdobnych, troszeczkę zakupowych koszyków. Jestem hodowcą róż i jest zbyt tutaj w Płocku, także jestem już parę lat tutaj, przyjeżdżam. Ludzie chcą kupować ode mnie, dlatego jestem. Wystawców, którzy podobnie jak pan Paweł wracają na giełdę ogrodniczą, jest więcej. Zainteresowanie tym wydarzeniem, jak zapewniają wystawcy, jest bowiem ogromne. Ludzie bardzo chętnie sięgają po rośliny sprzedawane w takich miejscach. Czemu? Bo są one zdrowsze niż okazy z supermarketów, często też, a i często nieco tańsze. Super. Jak na Płock, to mogą powtarzać. Te giełdy są raczej taką giełdą kontaktową. Oczywiście jest bezpośredni klient, który po prostu bierze i to też ma pewny wymiar. Natomiast przede wszystkim tu chodzi o kontakt, bo miałem rozmowę już z 4 czy 5 firmami, które mają centra ogrodnicze i tak dalej. I po prostu jest to nawiązanie kontaktu i w dalszym ciągu przełożenie to na ciągłą sprzedaż hurtową. Przede wszystkim tutaj nie ma tak zwanej tandety. Już nie będę mówił jakiej, tylko że no nie ma tandety. Jest wyrób polski, są rośliny też produkowane w Polsce. Podoba mi się tutaj. Jest sporo właśnie klientów, którzy przychodzą, oglądają, kupują. No jestem mile zaskoczony. Łącznie z pierwszym przyjazdem, gdzie po prostu nie byłem, bo to jest jako jednodniowa, no to tego towaru aż tak dużo się nie bierze. No i naprawdę się sprzedaje tutaj, dużo się sprzedaje. Jestem, mówię, mile zaskoczony tym, co się tutaj dzieje. Zadowoleni są także sami klienci, którzy, jak zaobserwowali sami sprzedawcy, wracają na giełdę co roku. Wabikiem przyciągającym na giełdę kupujących są same rośliny, które sprzedawane wprost od producentów są zdrowsze, mniej zmęczone i piękniejsze niż w polskich supermarketach. Kupowanie roślin na giełdach takich jak ta Ryneksu ma też inne korzyści. Pozwala na rozmowę z producentem, który bardzo chętnie zdradza klientowi tajniki perfekcyjnej opieki nad rośliną.
To już czwarta odsłona giełdy ogrodniczej przygotowanej przez spółkę Rynex. Poprzednia, która odbyła się w Płocku wiosną, okazała się olbrzymim sukcesem. Wrześniowa, a więc jesienna, jej odsłona bez wątpienia także przypadła do gustu wszystkim, zarówno wystawcom, jak i klientom. Rośliny i produkty przywiezione do Płocka bardzo szybko znikały bowiem z rozstawionych półek. Przebojem był tutaj hibiskus, którego już brakło za mało, po prostu zabrałem. Nie wiem, czy pan widział, tutaj taka duża donica była. Wszyscy chcieli kupować, ale już nie mieliśmy tego i dlatego musiałem go schować do samochodu. Każda z edycji giełdy ogrodniczej jest coraz większa. Płocczanie tłumnie odwiedzają rozstawione stoiska i bardzo rzadko opuszczają plac przed teatrem z gołymi rękami. Niemalże każdy spoglądający na rośliny wracał do domu z drzewkiem, sadzonkami bądź torbą z nasionami. Sam pomysł organizowania giełdy popierają też wystawcy. Czyżby więc organizacja kolejnej giełdy była przesądzona? Wszystko na to wskazuje. W minioną niedzielę na Ogródku Jordanowskim w Płocku odbył się charytatywny maraton Cztery Łapy. Impreza, która powstała z inicjatywy Joanny Pankowskiej i Adrianny Rutkowskiej, została poczyniona na cześć płockich zwierzaków. Od godziny 16 na Jordanku odbyły się gry i zabawy dla wszystkich – dzieci, nastolatków, ich rodziców i dziadków. Punktualnie o 16 przeprowadzono zajęcia jogi, natomiast godzinę później Adrianna Rutkowska rozkręciła imprezę zumbową. Co ten maraton miał na celu? Otóż podczas imprezy wolontariusze TOZ-u zbierali datki do oznaczonych puszek. Można było przynieść też suchą karmę dla psów i kotów, puszki czy też koce. Tradycyjnie ludzi dobrej woli nie brakowało. We wrześniu na terenie ogrodu działkowego Goździk odbyły się Mazowieckie Dni Działkowca. Właściciele ogródków działkowych z całego województwa obchodzili swoje coroczne święto, które organizowane jest z takim rozmachem, że można porównać go do staropolskich dożynek. Podczas Dnia Działkowca uhonorowano odznakami zasłużonych działkowców oraz wręczono puchary i dyplomy dla ogrodów. Po części oficjalnej bawiono się i słuchano muzyki, która przygrywała działkowcom do późnych godzin wieczornych.